Znajdujemy się na ulicy Sidorskiej 2M pod siedzibą Fundacji Czyste Powietrze Plus. Jako fundacja przede wszystkim informujemy, jakie dotacje można uzyskać z programu Czyste Powietrze, czym jest program Czyste Powietrze, w jaki sposób składać taki wniosek. Jako fundacja bierzemy też udział w takich akcjach, jak na przykład sprzątanie świata, sprzątanie lasów, organizujemy zbiórki dla powodzian. Jesteśmy od tego, żeby pomagać ludziom. Czyste Powietrze Plus to przede wszystkim doradztwo. Informujemy, w jaki sposób uzyskać dotacje na wymianę pieca, ocieplenie Waszego budynku, jaki piec będzie dla Państwa odpowiedni, w jaki sposób najlepiej ocieplić Państwa budynek, aby to ciepło nie uciekało, w jaki sposób zaoszczędzić pieniądze na tym ogrzewaniu, dlaczego warto korzystać z odnawialnych źródeł energii i dlaczego jest to aż tak istotne. Zacznijmy od paneli fotowoltaicznych. Panele fotowoltaiczne przyczynią się do zmniejszenia przede wszystkim rachunków za prąd oraz wykorzystujemy darmowe źródło energii. Pomagamy w uzyskaniu dotacji na kompleksową termomodernizację naszego budynku, czyli przede wszystkim ocieplenie, wymianę okien, wymianę drzwi, ale także wymianę naszego źródła ciepła, czyli na przykład kotło na pelet, gdzie możemy sobie pelet zasypać raz dziennie i podłożyć następnym razem za 3 dni. Kolejnym źródłem ciepła jest pompa ciepła, do której nie musimy się za bardzo przykładać, a w połączeniu z fotowoltaiką już będzie nam wszystko tutaj dobrze grało. Kolejnym źródłem ciepła jest oczywiście piec gazowujący drzewa i jest to idealna opcja dla osób, które mają swój las. Nasza fundacja to gwarancja najwyższej jakości usług i Twoje bezpieczeństwo. Zdrowe życie zaczyna się od czystego powietrza, a więc zapraszamy do naszego punktu informacyjnego na ulicy Sidorskiej 2M obok hurtowni Pigi i Sasa. Słuchajcie, moi drodzy, jest to już druga akcja dla powodzian, organizowana razem z portalem Infometeo, z Fundacją Czyste Powietrze Plus, po raz drugi w naszym pięknym mieście Biała Podlaska. Stajemy na wysokości zadania, aby pomóc tym poszkodowanym. Ja parę dni temu wcześniej byliśmy w tych miejscach, moi drodzy, i naprawdę generalnie serce się kraja, więc postanowiliśmy po raz drugi pomóc tym osobom. Razem, tak jak mówię, z Infometeo zebrać najpotrzebniejsze rzeczy, czyli teraz sprzęty AGD, łóżeczka przede wszystkim dla dzieci, materace czy różne zabawki dla tych najmłodszych poprzez rzeczy, które są potrzebne do dnia codziennego, czyli woda, różnego rodzaju artykuły, które mogą dłużej postać, więc my razem z Fundacją Czyste Powietrze tutaj w sobotę od godzin rannych zbieraliśmy te rzeczy. Więc tutaj już z tego miejsca serdecznie dziękujemy mieście Biała Podlaska, wszystkim zaangażowanym w tę akcję, no i przede wszystkim dla ludzi dobrego serca, którzy w tak piękny sposób pomogli nam zebrać te dary dla powodzian. Więc naprawdę miasto Biała Podlaska naprawdę stoi zawsze na wysokim poziomie i jest to wsparcie, widać to gołym okiem, moi drodzy. Jest to jeden bus, a drugi bus już jedzie na magazyn, aby posortować te rzeczy, aby ułożyć i jedziemy w stronę Lądka Zdrój, jedziemy w stronę Głuchołazy, odwiedzamy też Nowy Świętów, tam gdzie też my jako Fundacja Czyste Powietrze Plus montowaliśmy źródło ciepła dla osób, które zostały właśnie poszkodowane, gdzie nie mieli ogrzewania centralnego i tej ciepłej wody użytkowej do kąpania się, do egzystencji dnia codziennego.